serdecznie w naszym biurze toruńskim Polska jest najważniejsza. Witam w swoim również pana posła Mojzesowicza, który jest formalnie patronem tego biura i naszym koordynatorem na okręg toruński. Jest z nami również pani Iwona Michałek, która odpowiada tak za biuro w Toruniu, jak i również za budowę struktur na terenie, jest osobą odpowiedzialną za budowę struktur na terenie terenu toruńskiego. Ja dzisiaj jestem po raz drugi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w karierze Polska jest najważniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsza nasza runda spotkań i z organizacjami, i z mieszkańcami Torunia spowoduje to, że będziemy mogli zamknąć pierwszy etap budowy struktur na terenie Torunia. Planuję również w najbliższych tygodniach, powiedzmy w ramach półtora miesiąca, odbyć kilka wizyt na terenie takich miast w ramach kujawsko-pomorskiego, jak i Wrocław, Włocławek i Grudziądz, a więc to też będzie szansa na uruchamianie poszczególnych struktur na terenie województwa. Mamy ambicje, aby w każdym powiecie pojawiły się struktury. Poprzednią sobotę odbyła się konwencja regionalna, na którą przybyło około 150 osób, sympatyków, osób, które są zainteresowane przystąpieniem do naszej partii. To jak na początek dobra liczba. Oczywiście cel jest taki, aby mieć na tyle zbudowane struktury, które pozwolą na spokojne przeprowadzenie kampanii wyborczej na jesieni tego roku. Również warto powiedzieć, że klub parlamentarny dzisiaj liczy 19 parlamentarzystów, 18 posłów i jednego senatora. Myślę, że jesteśmy jednym z bardziej aktywnych klubów. Też wiele projektów ustaw, które wnosimy, uzyskują poparcie większości parlamentu, co też jest dowodem na to, że jesteśmy dzisiaj partią po pierwsze potrzebną, po drugie tą, która ma realny wpływ na modernizowanie kraju, chociaż tempo oczywiście nas nie satysfakcjonuje. Ten tydzień oczywiście upłynie pod znakiem reform emerytalnych, które proponuje rząd. Polska jest najważniejsza w zakresie projektów ustaw, które proponuje rząd, albo będzie proponował rząd, jest krytycznie nastawiona. To znaczy my uważamy, że kontrakt, który 10 lat temu został zawarty z obywatelami odnośnie systemu emerytalnego, nie może być zmieniany tylko dlatego, że brakuje pieniędzy w budżecie państwa. A z wszystkich tłumaczeń, które pojawiają się w dyskusji ze strony rządu, wynika jasno, że cała operacja ma dać rządowi dodatkowo 15-20 miliardów złotych gotówki do dysponowania. Bylibyśmy w stanie rozmawiać poważnie na temat na jakiś czas zawieszenia przekazywania składek z ZUS-u do otwartych funduszy emerytalnych, pod warunkiem, że będziemy mieli do czynienia z pieniędzmi, które zostaną skierowane realnie na rozwój kraju, a nie na łatanie budżetu, który i tak jest dziurawy wielokrotnie bardziej niż ta ilość pieniędzy, którą ma dać zmiana ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Ostatnią sobotę przedstawiliśmy w Tarnowie w ramach konwencji regionalnej nasz program rodzinny. Ten program oparty jest na założeniu, że bardzo ważnym elementem jest polskiej polityki w państwie, jest wspieranie rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Stąd stawiamy do dyskusji propozycję innego wspierania rodzin wielodzietnych, uwzględniając to, że każda rodzina, że jedynie 15% rodzin posiadających trójkę dzieci i więcej korzysta z dzisiejszych instrumentów wsparcia polegających na przykład na odliczeniach podatkowych na każde dziecko. Znaczy, to jest realny problem, stąd proponujemy albo
pójście modelem francuskim dodatkowych osób fiskalnych w ramach podziału dochodu przy obliczaniu podatku, albo też model niemiecki opierający się na zasadzie dopłacania rodzinom, szczególnie jeżeli jest większa ilość dzieci. To jest o tyle ważne, że dziś trzeba na ten temat rozmawiać, że przed nami poważny problem demograficzny. Jeśli dziś politycy nie podejmą żadnych decyzji w tej dziedzinie, nie podejmą działań, za 20-30 lat może się okazać, że na jednego pracującego przypada jeden emeryt i wtedy problemy budżetowe staną się nie do pokonania, co może zagrozić tym, że emeryci będą dostawali albo niewielkie emerytury, albo też coraz większą ilość podatków będzie trzeba przekazywać właśnie do ZUS-u, czy też do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o sytuację, Polska jest najważniejsza w Polsce, w kraju. W tej chwili najlepiej zorganizowane regiony to Małopolska, Śląsk, Wielkopolska, gdzie w najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się kolejna konwencja regionalna. Całkiem nieźle idzie budowa struktur na Pomorzu. Jeśli chodzi o przygotowanie do wyborów parlamentarnych, to mogę tylko powiedzieć tyle w Dniu Kobiet, że zachowamy parytet obowiązujący w ustawie. To będzie oznaczało, że będziemy musieli pewną kwotę miejsc zarezerwować na ewentualne korekty, gdyby okazało się, że kobiety nie będą rekomendowane przez kolejne organizacje powiatowe, chociaż jak siedzę właśnie koło pani Iwony, to jestem przekonany, że z tymi rekomendacjami w poszczególnych okręgach kobiet też nie będzie większego problemu, ale też bierzemy to pod uwagę, aby ta korekta pomimo tak demokratycznego systemu wyłaniania kandydatów na listy mogła być dokonana tak, abyśmy spełniali wszelkie wymogi formalne. To chyba tyle. Nie wiem, pani Iwono, czy coś możemy powiedzieć odnośnie więcej budowania struktur na terenie Torunia bądź innych miast, to znaczy ile osób siedzą nas w tej chwili już zgłosiło, jak to wygląda. Na pewno dopiero zaczynamy cały proces kompletowania deklaracji, powoływania kół. Koło można założyć wtedy, kiedy jest co najmniej 7 osób, więc to nie jest aż tak wielka liczba, żeby w każdym większym mieście się nie pojawili chętni. Jeśli chodzi o budowanie struktur w Toruniu, we Włocławku, no to idzie to dobrze. W Toruniu mamy liczną, zwartą grupę i jest koło, które liczy znacznie więcej niż 7 osób, bo jest nasz około 30. We Włocławku również jest koło, też znacznie większe niż wymaga to statut. W Grudziądzu jest koło, w powiecie toruńskim również mamy koło. Zaczynamy budować również, jeszcze nie ma, ale jesteśmy na dobrej drodze, w budowaniu koła w Lipnie, w Golubiu, Dobrzyniu. Także powoli się rozwijamy. Tak uważam, że jak na krótki okres naszej działalności, bo rozpoczęliśmy taką naprawdę działalność na początku stycznia. Pierwsze spotkanie tak my mieliśmy tuż przed świętami, potem w styczniu było kilka spotkań. To już jest naprawdę niezły wynik. Także ja uważam, że będzie wszystko dobrze. No to chyba tyle, co mamy do powiedzenia od siebie. Jeśli są pytania, jesteśmy do dyspozycji. Padło tutaj nazwisko posła Wojciecha Mojzesowicza. Jeśli chodzi o całe województwo kujawskie, pomorskie, jakieś nazwiska samorządowców, osób, które zajmują jakieś godności i są znane? Nie wiem za bardzo, bo tak padło nazwisko pana posła Mojzesowicza, pan pyta o samorządowców. Jakie jest zainteresowanie właśnie? W tej chwili nic nie wiem o tym, żeby była jakaś grupa konkretna, samorządowa, która się do nas dołącza. To jest w trakcie rozmów. Praktyka pokazuje, że mniej więcej od momentu rozmów po miesiącu, po półtora zapadają decyzje i tak jest w wielu regionach naszego kraju. Także jeśli już te rozmowy są prowadzone, to możemy się spodziewać jakichś informacji
za miesiąc, ale też mówimy jasno, no my jesteśmy formacją, która między innymi rekrutuje się z osób nowych, nie tylko takich, które działały w jakichś partiach, czy choćby w stowarzyszeniach samorządowych. Na tym, że koniecznie musimy mieć byłych członków różnych partii, czy stowarzyszeń, czy organizacji. Aczkolwiek oczywiście osoby z samorządowym doświadczeniem mają swoją wartość, wiedzą, na czym polega polityka, też wiedzą, jak definiować pewne cele i oczywiście tych działaczy samorządowych serdecznie zapraszamy do naszych szeregi. Mamy wśród nas wymieniły Samicę. Mówię o, to jest osoba młoda i takich młodych ludzi poszukujemy, z takimi, tacy się do nas zgłaszają. Jak tutaj siedzimy i tych, którzy pracują i mogli dzisiaj tutaj przyjść, to większość osób w ogóle nie miało żadnych styczności wcześniej z żadną partią. To są ludzie młodzi, chcący pracować dla nowej formacji. Jeśli nie ma żadnych pytań, to dziękujemy. Może warto wypowiedzieć, że jesteśmy w internecie, tak? Mamy swoją stronę PJN Kujawsko-Pomorskie, także też strona istnieje, ale... Również jesteśmy na Facebooku, mamy nasza grupa Toruńsko-Włocławska. Grupa otwarta. Jest grupa otwarta. PJN Toruń, przecinek Włocławek, przecinek Grudziądz. Mhm. I po tym można znaleźć. Tak, tak jest. Dziękuję bardzo. Dla Pani.